6 grudnia miała się odbyć eksmisja rodziny Białobrzewskich z miejscowości Sławkowo w gminie Sypniewo. Miała, ponieważ po interwencji senatora Roberta Mamontowa, działającego w porozumieniu z posłem Arkadiuszem Czartoryskim, do którego poszkodowani zwrócili się o pomoc, została przełożona. Ale miejmy nadzieję, że... My już tu siedzimy, proszę pana, 40 lat. Tu było dwoje, moje mamy, brat i siostra, kalecy byli. My ich dochowaliśmy, musieliśmy pochować. To się wszystko już... To była ruina, bo te okna, o, widzicie państwo, wstawiamy. Pan to wszystko doprowadził do jakiego takiego tak, podłogi porządku. Są zarwane do dzisiaj, obora, pozarywane. A wszystko. Mówił pan to w sądzie, że ja pan zainwestował tyle ja w to, że remontował, wszystko. Doprowadził gospodarstwo mówiłem do jakiego wszystko. Takiego tu porządku? Tu były ugory, tu ludzie krowy paśli, obce ludzie. Później ja pracowałem w SKR-ze, sprzęty wynajmowałem, płaciłem oczywiście i robiłem tym sprzętem. I nikt tego nie uwzględniał. A skąd, proszę pana, ile mieliśmy termedii, nasz mecenas miał... O tę sprawę, żeby założyć o zasiedzenie, co przyszło do niej to... Wczoraj żeśmy z posłem Czartoryskim dzwonili i do prezesa sądu w Przasnyszu i kolega dzwonił, zdaje się, do wiceministra, do któregoś, nie wiem, nie chcę tutaj, tylko tyle, co mi przez telefon przekazał. On jest w Sejmie, prawda? On ma tam bardzo ważne posiedzenia. I prosił mnie o interwencję w tej sprawie. I ja wczoraj dokumenty przyjąłem tej sprawy i to, co się zapoznałem, jest to bardzo skomplikowana sprawa. Trochę, że tak powiem, sądy nie działają w tej sprawie, żeby ją rozwikłać, tylko bardziej zagmatwać. Ja wiem, że natura takich sporów jest bardzo skomplikowana, ale już nie o to chodzi. To należy do sądu, ja nie chcę tu w to wnikać, nigdy nie podważałem wyroków sądu. Ale nie może być takiej sytuacji, że rodzina 6 grudnia, jest w Mikołajki, jest wyrzucona z mieszkania. Ma być wyrzucona z mieszkania, nie? I nawet przepis mówi wyraźnie, że od 1 listopada do zdaje się, do końca marca nie można przeprowadzić eksmisji. Tym bardziej starszych ludzi, emerytów, ktoś, ta pani tutaj leży w łóżku, jest w tej chwili obłożnie chora. I ktoś chciał tutaj przeprowadzić eksmisję. Ja przyjechałem, żeby po prostu tych ludzi wstrzeć i prosić, apelować do komornika, żeby odstąpił od tej eksmisji. Nawet ustawa mówi, że od 1 listopada, od listopada do końca marca nie przeprowadza się eksmisji. Z różnych przyczyn. Wydanie nieruchomości, nie eksmisja, ale jeszcze nazwisko. W jakiej sytuacji został pan postawiony? No ja w sytuacji takiej teraz zostałem niezręczny. No, muszę opuścić mieszkanie i iść na bruk, bo na dzisiejszy dzień nie mam gdzie iść mieszkać. Komornik przed tym mówił, że gmina nam zapewnia, on w ogóle z takim wnioskiem nie wystąpił do gminy. Ja byłem w urzędzie gminy i pan powiedział, że na dzisiejszy dzień chociażby się komornik zgłosił, to nie ma takiego mieszkania dla mnie. Trzeba czekać, ale on się do dzisiaj nie zgłosił w ogóle do tego. Że gdzie mamy zamieszkać. A jak do tego doszło, że pan ma być eksmitowany ze swojego domu? No tak do tego doszło, że dwóch synów było, no i trzeba było jeden drugiego spłacić. I ten młodszy, że miał spłacić tego starszego. Ale ten młodszy nie miał pieniędzy. I kazał mu brać jego część, co ma przyznane, żeby sprzedać. No i spłacić, albo niech sam sprzedaje to ziemię, ale on nie chciał ani tak, nie chciał. A dlaczego nie chciał, to ja tego nie wiem. Nie ma pan żadnego lokalu zastępczego? Nie ma. Nie ma pan pieniędzy na wynajęcie? No nie ma, nie mam. Bo z licytacji prawdopodobnie zostało 100 tysięcy, ale one jeszcze na razie, nie wiem gdzie są, tylko wczoraj byłem u pana sędziego, co powiedział jeszcze do wyjaśnienia to wszystko, bo jeszcze dwie skargi są nierozpatrzone, co mój mecenas składał na komornika. Czuje się pan oszukany przez kogo? No tak, no przez państwo, no przez kogo? Przez sądy, no bo co? Przecież sędzia do tego dopuścił, to ja byłem wiele razy u niego. Prosiłem, że nam pozwoli niech sprzedać, to my sprzedamy, ale założył zaraz hipotekę na to wszystko i nie widzieliśmy ruchu, proszę pana. U komornika byłem, w skupce, a on tu przyjechał na podwórko, co się wszystkiego wyper, że ja w ogóle nie byłem. A który komornik by nie chciał pieniędzy, mówił, że... No i tak się stało, jak się stało.